cała dobra, czyli tu dobroj, no jakoś ta ich, no, na żal, duże małeńko ich przyszło na naszym świato. No my tu przyjechały, no, co się można odkazać, przyjechały pobaczyć tu swoją zemlę, swoje gory, swoją cerkę. Сьогодні o 5 godzinie będzie się prawić służba Boża w naszej cerkwi, w Dobrzańskiej cerkwi, będzie świeczennik prekokatolicki, prawdopodobnie jeszcze będzie dwóch świeczennik i jeszcze jeden świeczennik z Komańczy. Tak że moi wielogieńki, poczynają nasz zjazd. Думаю, що всі будуть задоволені. Вибачайте, що так склало, що ми маємо вчора відкрити о 5 годині цей з'їзд. Ну, наші добряни, які приїхали зі сходу, були дуже змучені, і ми пережили це на сьогодні. Ну, але думаю, що ліпше є, як ми те сьогодні відкриваємо. Тепер в рамках інформації хочу сказати, тепер маємо перше, буде концерт добрян з Козлова. Вони покажуть свої рідні такі українські фольклори, українські пісні, народні пісні. Це і самодіяльний колектив, це не є професійний колектив. Ну, побачимо. Пізніше за ними виступить, але так само самодіяльний колектив. Це є колектив з Сокала, з Запальщини, з Вуса Воїнська. Зате наша програма сьогодні, ця тут, програма «Добрян» закінчить. І буде о 5 годині буде служба Божа. Po służbie Bożej przyjdzie tu kolektyw z Kopeczyny. To jest kolektyw duży chyba znany na Ukrainie. Myślę, że większa część tu, jakich jest, to zna ten kolektyw. To jest kolektyw Strzeleckiej Pieśni, tak on się nazywa, pod kierownictwem Oresta Salki. Po koncercie zawieszają się ci na zabawie. Będzie krótka przerwa, tę godzinę. Перерва, щоб поставити ті столики і лавки, і залишаємося на забаві. На забаві хочемо провести два конкурси. Це буде перший конкурс декламації, а другий конкурс буде про найкращий твір про добру, оповідання про добру. Ну, думаю, що охочих буде багато, бо тут майже всі добряни, так що думаю, що повинні всі взяти в тому участь, бо кличемо також журі. I jeszcze nie znaję, jakie to żywi budy, ale myślę, że wyberemy z takiego środowiska, jak to gdzie, to wyberemy parę człowiek, jaki weźmą udział w tym. Zautra normalno tu jest służba Boża rymokatolicka o 9 godzinie, a o 10.30 poczynaje się służba Boża grekokatolicka. No nie znaję, jaki świeczennik budy, na pewno budy o tej złej tu łączy, no może jeszcze ktoś przyjdzie. Po służbie Bożej będzie kolektyw osławiany, to jest kolektyw ukraiński, tu jaki dzieje na naszym terenie, to jest 20 km od Sianoka na Pizden. To jest typowo taki ukraiński kolektyw, jaki reprezentuje ukraiński folklor, a przeważnie tańcy. No tak składa się tu duża maleńka scena, ja nie znam, czy oni się tu zmieścią, ale myślę, że się zmieścią. No po tym koncercie będzie przerwa i później będzie prowadzona dyskusja. Dyskusja pro roki 44 i 47. I 44 do 47 roku. Także będzie przeczytana, wyczytana dopowiedź jednego z członków komitetu organizacyjnego, jaki nie mógł przyjechać. To Iwan Wopilis z New Yorku, z Nowego Jorku. On przysłał swoją dopowiedź. I tu dopowiedź na początku wyczytaję, a później chcę prowadzić dyskusję. No ja bym prosił, żeby w tej dyskusji wziął udział tepericzni żyteli tego sela, mieszkańcy tego sela. No bo dyskusja między nami, z samymi Ukraińcami, nie ma jeszcze sensu. My możemy sobie pogadać na tym wszystkim czasie. Dużo dobrze by było, jakby wzięły oni udział w tym, żeby każdy swoje problemy, jakie ma, żeby wskazał. Тому що та дискусія не буде дискусією такою, що ми будемо сварити, щоб кожен до другого буде там говорив про свої кривди, про свої якесь там те, що неприємне. Тільки нормально треба буде собі сказати, так як має бути, те, що колись було, те з їх сторони, з нашої сторони, і собі вияснити деякі справи. Вчора ми мали змогу бути на зборах тут комітету організаційного ремонту Добрянської церкви. Ну, був ксьонд з Польщі, то це пробож парафії тут з містечка, з Мривода. Ну і, як ми говорили, ми дійшли до порозуміння з ними. І
Pomaleńko nastawienia tych do Bian, jakie tu były trochę nieprzychylne nastawienie do naszej rodziny, to zaczynają się zmieniać. I szły do porozumienia. Może tak było też, że trzeba było pomóc w remoncie do Briańskiej Cerkwi. Też na niedzielę zatra będziemy mówić o tej szkole, w jaki sposób my możemy pomóc w remoncie do Briańskiej Cerkwi. Teraz chciałbym się zwrócić do mieszkańców Dobrej, przywitać ich i sądzę, że ich obecność powinna być jak najbardziej najmilej widziana. Myślę, że zechcą wziąć udział w naszym święcie i nie przyjmować się tym, tak jak wcześniej to było, tak jak ja to odczułem, zauważyłem, że zjechało się bardzo dużo Ukraińców. Ludzie przyjechali tutaj do was, żeby przeżyć to wspólne święto, żeby wspólnie to jakoś odbyć, żeby zapomnieć o tych latach, o tych nieprzyjemnościach, jakie kiedyś były. Musimy wejść wspólnie do tej Europy, gdzie ludzie normalnie żyją, normalnie funkcjonują. I my też musimy normalnie funkcjonować i normalnie żyć. I myślę, że Dobrzanie powinni się normalnie, ilość Dobrzan powinna się tutaj wtopić w naszych tych przybyszów, tych Ukraińców, którzy przybyli na nasze święto i powinno się to stać świętem ogólnym. No jest to pierwszy zjazd taki trochę nietypowy, bo większość tutaj społeczności dobrzeńskiej trochę, znaczy była trochę tak zdziwiona, trochę wystraszona, ale myślę, że następny zjazd, jeżeli się odbędzie, stanie się wspólnym zjazdem i to po prostu zrobimy to wspólnie. Jakoś będziemy, mi się wydaje, że dalej kontynuować te wspólne te imprezy i wszystko będzie w porządku. W tej chwili, no przepraszam, teraz chciałbym oddać głos naszym kolegom, naszym tutaj zemlakom, jaki tu przyjechał do nas, tej kolektyw z Sela Kozmu. Proszę Was na scenę.